Witam w kolejnym odcinku z prezentacji postaci z DHL-a. Tym razem pogadam co nieco o swoim egzekutorze, drugim już zresztą, którego zrobiłem. Podobnie jak było z Beastmasterem, zrobiłem go już jakiś czas temu, ale po prostu nie miałem za bardzo okazji, by po prostu go omówić, nagrać o nim odcinek. Dlatego myślę, że podobnie jak było z Beastmasterem, trzeba tą zaległość nadrobić. Ja tego egzekutora nazywam, powiedzmy, egzekutorem 2.0. Pierwszy egzekutor, jakiego zrobiłem, z którego zresztą nagrałem film na kanale, jest on nadal. Ten egzekutor był na hard modzie i był on zrobiony pod regenerację życia. Ten build, powiedzmy, że jako tako dawał radę, jednak z tego co pamiętam, to mówiłem tam, iż nie polecam go, że droga wiodąca do wysokiej regeneracji, generalnie ten build pod regenerację, po prostu nie jest opłacalny. Mówiłem tam o tym, że odporności są niebo lepsze i jak najbardziej to zdanie podtrzymuję. Ten egzekutor, którego tutaj widzicie, jest powiedzmy egzekutorem, którego zrobiłem w taki sposób, w jaki moim zdaniem powinien być zrobiony. Czyli właśnie pod odporności. Tego egzekutora za wszelką cenę chciałem zrobić w taki sposób, żeby był jak najlepszym tankiem. Co powiedzmy, że wyszło, chociaż też nie sprawdza się on w każdej sytuacji. Wbrew pozorom. Ma on swoje wady. Jednak mimo wszystko gra się nim naprawdę przyjemnie. Zresztą, co jak co, ale o tym mogliście się przekonać po ostatnim filmie, który wrzuciłem, gdzie pokazałem co nieco, jak tą postacią gram. Nie miałem tam jeszcze finalnego ekwipunku, z tego co kojarzę. Dlatego nie mogłem w tamtym momencie nagrać jeszcze oficjalnego omówienia, gdyż brakowało mi kilku kluczowych temów, które sobie wcześniej założyłem, że chcę nosić. Gdyż tutaj sporo rzeczy było planowanych, i to bardzo szczegółowo w przypadku tej postaci. I ostatecznie powiedzmy, że udało mi się osiągnąć ten cel, jednak minęło od tamtej pory sporo czasu. Musiałem jeszcze naprawdę bardzo długo tą postacią grać. To moje farmienie trwało naprawdę długo i swego czasu zacząłem tracić cierpliwość. Ostatecznie jednak udało mi się znaleźć to, czego szukałem. I byłem w stanie, tak jak mówiłem na początku filmu, że byłem w stanie tak naprawdę już wcześniej zrobić właśnie ten materiał, w którym omówię tą postać. Ale dobra, może do rzeczy. Ten egzekutor, tak jak powiedziałem, jest zrobiony bardzo klasycznie. Jest to chyba najprostszy build, jaki tylko można sobie wymyśleć tutaj. I tak, co my tu mamy? Oczywiście najważniejszą cechą, na jakiej się skupiałem, były rezisty. Zwłaszcza rezist fizyczny. I mam tutaj, zwłaszcza jeśli chodzi o rezist przeciw obrażeniom w walce wręcz, jest on maksymalny. Jeszcze kilka patchy temu, tak naprawdę to przez całą moją grę tą postacią, te rezisty były trochę lepsze, gdyż niedawno w jednym z ostatnich patchy zostało to nieco znerfione. Mianowicie mój rezist wynosił 90 na 100%. I ten rezist był naprawdę, naprawdę kozacki. Teraz jest on znerfiony, jest 80 na 90. I powiem szczerze, że nadal ta postać jest grywalna. Nie ma żadnej większej tragedii. Zapomniałem powiedzieć, takim absolutnie głównym celem, który przyświecał mi w czasie robienia tej postaci, było udowodnić jednemu mojemu koledze, że można stworzyć postać, która będzie absolutnie niemożliwa do ogłuszenia przez jakiegokolwiek potwora w grze. I głównie miałem tu na myśli niestanowalność w walce z Uber Diablo na Doomie. Dlatego właśnie tak ostro tutaj szedłem w te rezisty. I nie tylko rezisty, gdyż również postawiłem tutaj na podniesienie sobie progu ogłuszania, o czym na pewno jeszcze wspomnę, jak będę omawiał perki. Czy to się udało? Muszę powiedzieć, że jak najbardziej. Jest to osiągalne. Nie było to tak naprawdę trudne, gdyż
perka na ogłuszanie nie musiałem nawet maksować. Prawdę mówiąc, to swego czasu miałem wątpliwości, czy w ogóle było potrzebne dawanie jakichkolwiek punktów w ten perk. I powiem szczerze, że po dziś dzień nie jestem tego pewien, gdyż nie mam tego jak sprawdzić, gdyż tutaj oczywiście nie można resetować w żaden sposób tych punktów, a robienie specjalnie drugi raz tej postaci, podobnej tylko właśnie bez tego perka w celach, prawda, porównawczych moim zdaniem nie wchodzi w grę. Ale dobra, ta postać jest tak zrobiona, że jest praktycznie nie do oszołomienia. Co nam to daje? No oczywiście to, że możemy komfortowo przebywać nawet w najgorszym szambie, możemy być otoczeni ze wszystkich stron i normalnie walczyć. Jedyna rzecz, jaka może przerwać moją akcję, to jest blok. Po prostu blok. Egzekutor jest postacią, która posiada blok, jednak szanse na ten blok są niziutkie, wynoszą one 15%. I blok oczywiście jedynie przerywa akcję ataku. Tak więc jeżeli próbuję coś wyczarować, na przykład wyleczyć się healingiem albo teleportować, to ten blok nigdy mi tej akcji nie przerwie. Więc to jest naprawdę super, super sprawa. Dzięki tej niestanowalności, jak to nazywam, grało mi się naprawdę świetnie. Zresztą cały czas zdarza mi się jeszcze wracać do tej postaci. Jak widzicie, mam 50 level. Można powiedzieć, że robię ten próg expa maksymalny, który wynosi 4 miliardy. Gra się naprawdę przyjemnie, więc pewnie to jest kwestia czasu, jak do niego dojdę. Nie jest to oczywiście i do niczego potrzebne, ale powiedzmy, że zawsze jakaś tam motywacja, by jeszcze trochę pograć tą postacią, jest, więc fajna sprawa. Ale dobra, może coś więcej o statystykach. Jak to tutaj wygląda? Damage resist, tak jak powiedziałem, maksymalny, możliwy. Jest on zawyżony dzięki jednej cesze, którą wziąłem, o której na pewno jeszcze powiem. Gdyż normalnie ten resist jest nieco niższy. Nie jestem pewien, ile on wynosi, teraz wynosi po tym nerfie. Wcześniej było to 75 na 90. Miałem, tak jak mówiłem, 90 na 100 z tą cechą, którą wybrałem. Teraz mam z tą cechą 80 na 90, ale ta bazowa wartość wydaje mi się, że również się zmniejszyła. W każdym razie ten trade jest naprawdę świetny. Był on moim zdaniem tutaj niezbędny, ale dobra, to o trade'ach później. DFE oczywiście, jak się przekonałem, to właściwie dość szybko, bo jeszcze jak grałem na purgu, okazało się, że nawet z wymaksowanym resistem w walce wręcz, nadal DFE jest potrzebny niestety. Byłem pewien, że można jedno zastąpić drugim, ale okazało się, że niestety chociażby w walce z Butcherem można było to dostrzec, że tego DFE brakuje. I mimo maksymalnych resistów, niestety nie można było tak łatwo sobie poradzić z tym Butcherem. On potrafił naprawdę nadal potężnie zasadzić, tym swoim toporkiem potężny cios oddać, że potrafił zadawać takie obrażenia, że nadal moja postać była stanowana, czyli ogłuszana. Co było niesamowicie irytujące, gdyż egzekutor oczywiście opiera się tak naprawdę tylko na odpornościach, na redukcji obrażeń. To jest tak naprawdę jego jedyna broń, gdyż jego obrona jest no bardzo niska. Tutaj ja mam tą obronę jeszcze zaniżoną, nie tylko z racji jednej z cech, ale również z itemów, więc no niestety, ale tak naprawdę ta postać zbiera wszystko. Ja ją nawet tak ironicznie nazwałem mianem góry, gdyż, no cóż, trudno nie trafić w coś tak dużego, prawda? Dlatego powiedzmy, że wybrałem taką nazwę. Jest ona oczywiście dość silna. Obrażenia, powiedzmy, że są jako takie, jednak obrażenia krytyczne są zaniżone z racji zbroi, której używam. Dlatego jednak, jeśli chodzi o czystą siłę, to ta postać oczywiście mogłaby być o niebo lepsza. Jeszcze jakby do tego dodać perki jakieś ofensywne, to pewnie byłoby jeszcze lepiej, ale tak jak mówiłem, ta postać była robiona pod tanka, więc skupiałem się tu na defensywie i moim zdaniem jak najbardziej to wyszło tej postaci na dobre. Nie będę mówił, czy lepiej jest robić egzekutora pod atak, czy pod obronę, to już jest, myślę, kwestia preferencji, zresztą ja nie robiłem tej postaci nigdy w inny sposób. Ja zawsze wychodziłem z założenia, że obrona jest najważniejsza i wydaje mi się, że jednak tak jest.
gdyż tą postacią naprawdę bardzo rzadko kiedy zdarzało mi się zginąć. Była ona na tyle solidna, że byłem w stanie uciec z każdej praktycznie opresji, gdyż poza dobrą redukcją obrażeń jest tu też dużo życia. Regeneracja, tutaj na regeneracji w ogóle nie polegam. Mam ją jeszcze potężnie zaniżoną, gdyż ubrałem takie przedmioty, które dawały mi właśnie różne cechy obronne, jednak kosztem tej regeneracji. Ostatecznie wygląda to tak, że jak chodzę, życie mi spada. Jak atakuję, spada ono jeszcze szybciej. Ale nie jest to moim zdaniem większy problem. Można z tym żyć. Co innego, jeśli chodzi właśnie o te odporności. Bez odporności już moim zdaniem się grać przyjemnie nie da. Statystyki bazowe mam raczej niezmodyfikowane. Dex mam zaniżony, ale wiadomo, coś za coś. Życia mam trochę więcej, manę mam głównie z szafirów, bo to jest jeszcze kolejna fajna rzecz, że postanowiłem tutaj wreszcie znaleźć zastosowanie dla gemów i dla itemów ze slotami. I ostatecznie udało się to tutaj, gdyż nie znalazł się żaden godny unikat, który mógłby mi, że tak powiem, pouzupełniać rezisty, których i tak mi trochę tutaj brakowało. Więc moim zdaniem, no cóż, coś musiało tutaj zapłacić za te właśnie premie. Myślę, że generalnie to się opłaciło. Kolejna ciekawa rzecz, jaką tu można zobaczyć, to to, że mam rezist na odrzut 100%. Oczywiście nie da się tego osiągnąć normalnie, bazowo. Bazowo wydaje mi się, że max to 70%. Ja dałem tutaj w perk Stonewall, bodajże to się nazywa. On oczywiście zwiększa ten res. Początkowo jak w niego dałem te 3 punkty, to miałem pewne wątpliwości, czy ten resist w ogóle da się wyciągnąć na poziomie 100%. Bałem się, że max to będzie 90 albo 95. I powiem szczerze, że gdyby tak miało być, to uznałbym to za kompletną stratę punktów. Na szczęście, na całe szczęście, da się wyciągnąć 100%. Ten procent z czasem przyrasta, jak zdobywamy większe statystyki, więc można prędzej czy później ten resist wymaksować właśnie z tym perkiem. Jest to fajna sprawa, kiedy te potwory nie mogą nas odrzucać. Możemy utrzymać pozycję. Może i nie jest to jakieś bardzo ważne, ale jak gramy na multiplayerze, może się czasami zdarzyć coś takiego, że będziemy zmuszeni trzymać jakąś flankę i będzie kluczowym dla nas, by ustać na tym jednym konkretnym polu, w którym właśnie walczymy, a będziemy mieć do czynienia z jakimiś potworami, które mają szarże albo po prostu mają bazowo odrzucający atak. Tak jak chociażby te trzewiostwory. Tak więc moim zdaniem jednak było to dla mnie, powiedzmy, ważne, by mieć tą stuprocentową gwarancję, że ta postać będzie nie do ruszenia. Zresztą nazwa, powiedzmy, zobowiązuje. Więc no cóż, wyszedłem z takiego założenia, że powinno to być. Czasami mi się to przydawało, nie powiem, że często. Powiem szczerze, jest to swego rodzaju komfort. Być właśnie nie do ruszenia. Fajna sprawa. Tym bardziej, że do tej pory, jak grałem jakimkolwiek innym wojem, nie miałem niestety tego rezysta na wysokim poziomie. Powiem szczerze, że bez dobrej obrony egzekutor jest, no cóż, na pierwszych fazach gry może być naprawdę nieźle pomiatany przez potwory pokroju balorów albo właśnie tych trzewiostworów, o których wspomniałem, czy nawet jakichś jak to się nazywa, te bestie, co są w jaskiniach, tych szarżowników różnych. Jeszcze by się kilku znalazło. Tak więc powiedzmy, że była to dla mnie swego rodzaju taka zemsta. Chciałem się po prostu odkuć i po prostu było to denerwujące, kiedy tak potężna z założenia postać, tak żywotna, tak twarda, tak wielka, że może być tak pomiatana przez jakieś zwykłe potworki. Więc cóż, musiało to tutaj zostać naprawione. Ale dobra, to były statystyki. A, jeszcze nie powiedziałem, oczywiście rezisty, te standardowe, dążyłem do tego, żeby były jak najwyższe. Powiedzmy, że z grubsza są wymaksowane, już nie czepiałbym się tych kilku procent tutaj na, jeśli chodzi o kwas i magię. Jest moim zdaniem ok. Najgorzej było, jeśli chodzi o wyciągnięcie rezistów na
obrażenia właśnie od strzał. To jest moim zdaniem główna pięta Achillesowa tej postaci. Bardzo dużo obrywa od strzał. Nawet z wysokim resistem, on nie jest tu wymaksowany, jednak nie brakuje mi dużo. Z reguły ten resist wystarczał do komfortowej walki z łucznikami, jednak tutaj troszkę to się nie sprawdza. Dlaczego? Ano dlatego, że w odróżnieniu od potworów walczących wręcz, jeśli chodzi o łuczników, to tak naprawdę możemy być ostrzeliwani w jednym czasie przez, no tak naprawdę, no może nie nieskończoną liczbę, ale no na pewno przez o wiele większą niż być atakowanym przez potwory walczące w zwarciu. W zwarciu maksymalnie mogą atakować mnie, może mnie atakować 8 potworów, a strzelać we mnie jednocześnie może o wiele większa grupa. Dlatego właśnie resisty nie wystarczają. Nie da się moim zdaniem osiągnąć takiej odporności, by móc te wszystkie strzały pochłaniać, że tak powiem, brać na klatę. Wtedy właśnie z pomocą powinien przychodzić armor, dzięki któremu moglibyśmy część tych ataków dystansowych po prostu przenikać, że nie trafiałyby nas. Dzięki temu, wiadomo, paradoksalnie wpłynęłoby to na właśnie ilość obrażeń, jakie byśmy otrzymali. Zupełnie tak, jakbyśmy mieli jakąś kosmiczną redukcję. Ale tu, tak jak powiedziałem, tak nie jest. Ta postać zbiera na klatę wszystko. Zresztą takie było poniekąd moje zamierzenie, by właśnie robić za dobrego tanka, czyli przejmować te obrażenia na siebie, bo gdyby zdarzyła się taka sytuacja, że grałbym razem z jakimś łucznikiem i miał na przykład osłaniać tego łucznika, stać przed nim, podczas gdy strzelaliby w nas jacyś łucznicy, no to tak naprawdę przez wysoki armor ja bym wcale nie pomagał tą swoją tankowatością, bo połowa strzał by przeze mnie przelatywała i trafiała właśnie tego mojego kolegę, który by grał w strzelce. I to byłoby moim zdaniem nie do zaakceptowania. Nie mógłbym go osłaniać wtedy w taki bardzo bezpośredni sposób. A tak, większość strzał jednak zatrzymuje się na mnie i to, powiedzmy, no, było moim tutaj celem. W grze solo oczywiście to nie pomaga. Lepiej byłoby mieć ten armor wyższy. Nie twierdzę, że na egzekutorze jest to niemożliwe, by wyciągnąć wyższą obronę. Myślę, że da się wyciągnąć ponad 200. I powinno to wystarczać do komfortowej gry. Odporności wtedy by mogły być wystarczające. Jednak no, wiązałoby się to z pewnym poświęceniem. Poza tym nadal musimy pamiętać o tym, że egzekutor ma tragiczne te progi. Chociażby jeśli chodzi o właśnie autohit. Czyli minimalną szansę na to, że zostanie trafiony. Jest ona bardzo wysoka, zwłaszcza właśnie na strzały. Nie pamiętam już, jaka ona była, 25 czy może 33%, w każdym razie bardzo duża. I to oznacza, że choćbyśmy nie wiem jak wiele mieli tej obrony, to te potwory nie będą miały mniejszej szansy na trafienie nas niż właśnie te wspomniane przed chwilą przeze mnie 25 czy 30 coś procent. Więc to nadal sporo. A tak jak mówię, o obronę tutaj na tej postaci trudno, gdyż połowa przedmiotów, które są stworzone specjalnie dla tej postaci, w ogóle nie daje obrony, co jeszcze utrudnia tutaj załatwienie tej kwestii. Dobra. Myślę, że warto przejść już do przedmiotów. Build był przeze mnie kilka razy modyfikowany. Trochę ślęczałem nad tym, by to wszystko trzymało się kupy. Jednym z moich głównych celów było znalezienie tej broni. Ta broń nie jest najlepsza. Moim zdaniem lepszy jest Belphegor jednak. Tak, zresztą nawet chyba nie tylko moim zdaniem, ale w ogóle obiektywnie patrząc, Belphegor jest jednak lepszym toporem. Jednak ten topór idzie bardzo ostro w obrażenia. A ta postać, z racji na to, że robiłem ją, można powiedzieć, pod tanka, no to miała niestety swego czasu bardzo duże problemy z tymi obrażeniami. Ja bardzo długo musiałem bić te potwory, żeby je zabijać. Przypominam, że to jest multiplayer, więc potwory mają więcej życia. Dlatego niestety, ale byłem zmuszony postawić na absolutnie największy kaliber, a ta broń, którą tu widzicie, jest absolutnie najpotężniejsza. Przynajmniej jeśli mówimy o toporach, właśnie tych dostępnych dla Berserkera i Egzekutora, jest to moim zdaniem najlepsza sztuka, najpotężniejsza, jeśli chodzi o czysty damage fizyczny. No cóż, chyba to widać gołym okiem. 666 punktów do obrażeń. Świetna sprawa. Fajna skuteczność ataku, co też nie jest bez znaczenia, gdyż ze skutecznością ataku również jest tutaj problem. Praktycznie zawsze grając egzekutorem powinniśmy dawać
punkty w perk Eagle Eye, który właśnie naprawia tą skuteczność ataku. Ja tego tutaj nie zrobiłem, nie dałem w Eagle Eye ani jednego punktu, więc niestety, ale z tą skutecznością przez to no, spore problemy były przez jakiś czas. Musiałem poświęcać więcej slotów w przedmiotach na rzecz tej skuteczności ataku. Ta broń właśnie łączyła te dwie zalety, czyli ogromne obrażenie i skuteczność. I to tak naprawdę w moich oczach wystarczyłoby tą bronią się zainteresować. Tak naprawdę nie miała ona dla mnie żadnych alternatyw. Jest tu też są tu też fajne obrażenia od ognia, jednak to powiedzmy jest tylko taki miły dodatek. Te obrażenia od ognia nie zawsze działają. Jest sporo potworów, które są niewrażliwe na ten damage niestety. Ale jak już trafimy na coś, co jest wrażliwe, to no, naprawdę jest totalna tutaj rozpierducha wtedy. Belphegor dla porównania miał obrażenia od zimna, więc powiedzmy, że w walce z niektórymi potworami jednak ten cold powiedzmy, że robi lepszą robotę. Zwłaszcza jak mówimy o walce z nieumarłymi. Wielu nieumarłych jest właśnie wrażliwych na zimno, włączając w to Death Knighty. Więc w takich sytuacjach właśnie, kiedy wróg był wrażliwy na zimno, to jednak Belphegor jest lepszy od tego topora. Ale jeżeli mamy do czynienia z immunem na zimno i przychodzi nam polegać na czystych fizycznych obrażeniach, to jednak wtedy ten topór jest numerem jeden. Niestety, za te świetne statystyki tych obrażeń, skuteczności, no niestety spore kary tutaj są. Tak jak powiedziałem, bardzo dużo obrony tracę, co jest no w walce z jakimiś łucznikami naprawdę no samobójstwem, nawet bym powiedział, posiadać aż tak niski armor. Z tym toporem nie ma kompletnie szans, nie ma mowy o tym, żeby ten armor śrubować. Poza tym jest tu też trochę kary do DFE. Jednak powiedzmy, że z tym jeszcze można żyć. Punkty życia minus 66 to nie jest żadna kara. Gorzej niestety z maną. Mana tutaj jest na poziomie bardzo niskim bazowo. Gdybym nie miał premii z przedmiotów, to nosząc ten topór miałbym manę na poziomie ujemnym, a na to nie mogłem sobie pozwolić. Tym bardziej, że zależało mi też na tym, by właśnie ta postać była mobilna, by mogła nie tyle swobodnie używać teleportu, co w ogóle, żeby mogła z niego korzystać. Bo to też nie jest tutaj takie oczywiste. Teleport jest bardzo drogi, kosztuje naprawdę sporo many, więc no niestety musiałem o tą manę również tutaj zadbać, patrzeć na nią uważnie, żeby nie spadła na zbyt niski level. Tak więc, no, znalezienie tego topora to był dopiero początek zabawy tak naprawdę. Potem musiałem jeszcze dostosować pod niego przedmioty. Ale dobra, co dalej? Jeśli chodzi o maskę i zbroje, to są identyczne, jakie były na tym pierwszym egzekutorze. Tu uważam, że nie ma żadnej konkurencji dla tych przedmiotów, przynajmniej na ten moment. Niewykluczone, że za jakiś czas być może wyjdzie jakiś patch, który doda jeszcze jakieś inne pozycje, gdyż ostatnimi czasy Mordor zaczął uzupełniać pewne luki w unikatach, dodawać jakieś nowe na konkretnych poziomach, na których było zbyt pusto. Jeśli już coś miałoby się zmienić, to myślę, że najprędzej ta maska uległaby Morfowi, z racji tego, że mogłyby dojść jakieś nowe na jej miejsce. Ale w przypadku tej zbroi uważam, że raczej powinna zostać nietknięta. Nie wiem, czy jest sens je omawiać. Widać gołym okiem, jak to wygląda. Mam tutaj oczywiście z tej zbroi świetne rezisty i DFE, co było mi bardzo potrzebne. Kara do Dexa, no i niestety te obrażenia, zwłaszcza krytyczne, mocno kuleją. Dex dodatkowo trochę przeszkadza w używaniu kuszy, dlatego ja ostatecznie tutaj kuszy nie mam. Mam jakieś stare bronie, ale myślę, że nie ma sensu ich omawiać. Swego czasu były one całkiem fajne. Wolałem walczyć bez broni, bez topora. I to znaczy w walce z demonami powiedzmy, że walczyłem gołymi rękami, w walce z bestiami używałem tych tasaków, a z nieumarłymi tych kości. I powiedzmy, że to się sprawdzało, jednak warto pamiętać, że z tymi kościami i tasakami postać trochę wolniej macha, jednak nie ma co patrzeć na bazowe obrażenia tych broni. Są one bardzo niziutkie, jednak najważniejsze są te modyfikatory generalne, czyli właśnie te premie przeciw nieumarłym i bestiom. One już wpływają na całokształt obrażeń, nie tylko na te podawane tutaj obrażenia broni. Tak więc to głównie powoduje, że te bronie są takie dobre, gdyż obrażenia bazowe tutaj są naprawdę bardzo duże. Ja tutaj jak zdejmę tą broń, mam
prawie 400 obrażeń, a mógłbym ich mieć więcej, gdybym miał jakieś odpowiednie traity albo perki rozwinięte. Więc fajna sprawa. Amulet Hungry Ruin, fajna zabawka. Tutaj jeden z tych ringów mam ruchomy, że tak powiem. Vampiric of the Wyrm, czyli taka wspomagaczka, jeśli chodzi o manę. Fajna sprawa. W niektórych sytuacjach ten ring powoduje, że jestem nieśmiertelny, gdyż wykładam sobie świetnie życie, mam go dużo. Jak mi się zacznie to życie kończyć, to w każdej chwili mogę wyleczyć się healingiem, którego mam pod dostatkiem. Nikt mi nie przerywa akcji, gdyż jestem nie do ogłuszenia. Regenerację many mam non-stop. Oczywiście wyjątkiem są potwory typu zombie, typu trzewiostwory, albo jakieś golemy spalające manę. No niestety, w takich sytuacjach można się poczuć trochę uziemionym. Trzeba się wtedy niestety przebić siłą, żeby się wydostać z takiego tłumu. Ja, tak jak pewnie widzieliście w poprzednim filmie, właśnie w taki sposób grałem, że zabijałem jedynie bossów, olewałem wszystkie zwykłe moby. Jednak do czasu, aż nie wyekspiłem odpowiedniego poziomu i nie wbiłem maksymalnych statystyk, to czyściłem sobie każdy poziom pomału. To się oczywiście sprawdzało. Wtedy nie potrzebowałem, powiedzmy, tak bardzo tej many. Mogłem jeszcze przymykać oko na pewne braki w statystykach, ale później niestety już nie. Jeśli chodzi o alternatywę dla tego ringa, to mam tutaj kilka opcji. Dreadful Accuracy, oczywiście fajna sprawa, naprawia mi dexa, dzięki któremu mogłem używać kuszy, no i miałem też tą skuteczność ataku poprawioną, bo mimo, że mam świetną premię z tego topora, to nadal ta skuteczność nie jest moim zdaniem na poziomie takim, jakim powinna być. Moim zdaniem najlepsza skuteczność byłaby od 320 punktów w górę, a ja tutaj mam 290, z tym ringiem 314, więc już trochę lepiej. Z furią oczywiście ta skuteczność się naprawia, jednak nie można tej furii zbyt często tu używać. I też powiedzmy, że ta skuteczność na poziomie 300+ jest mi potrzebna jedynie na takich poziomach, powiedzmy, już naprawdę najwyższych, typu krypty, typu otchłań. Jak biegam sobie gdzieś po katakumbach czy jaskiniach, to w ogóle nie potrzebuję tej skuteczności na wyższym poziomie niż ta, którą mam teraz. Dlatego mogę sobie pozwolić na spokojne chodzenie z tym ringiem. Tak na dobrą sprawę, to tego ringa używałem jedynie w walkach z jakimiś cięższymi bossami. Ewentualnie, no, najczęściej może nawet nie z każdym bossem, co bardziej kiedy wylosowało pewne dodatkowe cechy pokroju. Dodging albo jakiś armor czy coś takiego, czy resistance, co czyniło je twardszymi. Wtedy jednak ta skuteczność czasami dawała się we znaki, często chybiałem, a na to nie mogłem sobie pozwolić. Trzecią opcją, no tu mam takie mieszane, coś z tego ringa i coś z tego, czyli Dreadful Wyrm. To już, powiedzmy, rzadziej tego używałem, z tego co pamiętam, jednak chyba mi się to jeszcze zdarzało, skoro ten ring leży cały czas tutaj, a nie w skrzynce. Tu mam jeszcze Vampiric of the Stars. Tego już nie pamiętam, szczerze mówiąc, do czego on mi służył. Być może też to miała być jakaś mieszanka, może dexa i wykradania many, tak mi się wydaje, ale nie miałem chyba żadnego Vampirica of Precision, więc musiałem się zadowolić właśnie Stars. Ale to nie ma znaczenia. Oczywiście Optic Amulet, fajna sprawa. Co jakiś czas można to założyć, żeby zobaczyć, co za rogiem się kryje, żeby już nie odpalać infrawizji. Chociaż i tak, prawdę mówiąc, częściej po prostu wolę sobie jednak ten relikt odpalić, mieć ten sync na dłuższy czas, w czasie walki nawet. Jest to moim zdaniem wygodniejsze, ale w razie co, jak mi się te relikty skończą, to warto jednak mieć ten amulet, żeby móc sobie coś tam podglądnąć. Traktuję ten amulet jak taką swego rodzaju latarkę, albo jakieś okulary, lornetę, jak zwał, tak zwał. To tylko taka metafora. Tu mam jeszcze jeden ring, oczywiście on mi służy tylko do tego, żeby furię wydłużyć. To najczęściej stosowałem jedynie w walce z jakimś na przykład Abatanem albo Uber Diablo, żeby wydłużyć sobie czas furii. Chociaż i tak ta furia zdąży się skończyć, zanim ja takiego bossa ubiję, jednak mimo wszystko uważam, że jest to jakaś tam pomoc, jakiś tam profit zawsze z tego jest, że ta furia dłużej trwa. Dlatego jeżeli możemy sobie na to pozwolić, mamy chwilę czasu przed walką, można szybko switchnąć ringi i castnąć sobie tą furię i potem wrócić do poprzedniego, więc również fajna sprawa, uważam, na większości postaci, przynajmniej tych walczących fizycznie, moim zdaniem, fajna sprawa. Co ja tu mam jeszcze? Mam tutaj buty fortuny. I jest to na ten moment jedyny przedmiot, który mam z MF-em. Obecnie rzadko już go używam, gdyż znalazłem większość przedmiotów, które chciałem znaleźć. Teraz jedynie uzupełniam luki w kolekcji.
nic więcej, ale powiedzmy, że w pewnym momencie już i tak byłem troszkę znudzony tą monotonią gry i po prostu przestało mi na tym zależeć. Wcześniej, jak szukałem itemów potrzebnych do tego buildu, używałem więcej itemów z MF-em, więc trochę miałem zabawy z tym switchowaniem tych przedmiotów, kiedy zabijałem bossa. Mogłem sobie jednak na to pozwolić, gdyż tak naprawdę z samej zbroi i z hełmu wyciągałem wystarczające cechy defensywne, by móc ustać w jakimś tłumie, więc mogłem spokojnie zmieniać sobie rękawice, pas, buty, pierścionki nawet. I wyciągałem tego MF-a finalnie nawet ze 300% tuż przed zabiciem bossa. Jednak moim zdaniem było to jednak zawracanie głowy. Te itemy, szczerze mówiąc, jakoś lepiej mi nie dropiły z wyższym MF-em. Być może po prostu miałem pecha, bo nie chodzi tu o to, że ten MF nie działa. Działa na pewno. Ale po prostu jak na ironię losu, większość tych itemów, które teraz oficjalnie tutaj mam na tej postaci, tak naprawdę znalazłem je w ogóle nie posiadając MF-a. Tak więc nie uważam, żeby to było jakieś potrzebne. Jednak oczywiście, jak mamy chwilę, możemy sobie coś tam na ten MF założyć, nawet ten jeden item. Może pomoże, może nie, ale na pewno nie zaszkodzi. Druga rzecz, jaką tu mam, taką powiedzmy zamienną, to są Handguards of Justice. Te rękawice fajnie mi podbijają DFE, które i tak już jest tutaj boskie, ale nadal można je jeszcze podnieść do poziomu nawet 130 coś z furią mam. Taka absolutnie maksymalna wartość to 155, ale to już moim zdaniem nie ma sensu tego śrubować do takich wartości. Ale jednakże jest to możliwe. Tak więc powiedzmy, że używam tego tylko w walce z Super Diablo, kiedy nie potrzebuję many, wiem, że się nie będę teleportował ani nic. Bo oczywiście jak zdejmę te dwa przedmioty, to mana mi spada. Właśnie mam tutaj itemy ze slotami. Tak jak mówiłem, chciałem dla nich znaleźć wreszcie zastosowanie i to się udało. Używam tutaj szafirów i onyksów. 5., 6, czasem nawet 7 stopnia chyba gdzieś tu się trafiły. Ametyst chyba i szafir mam tutaj 7-stopniowy. Zbieranie tych gemów trochę zajęło, jednak jak graliśmy z kolegami, biegaliśmy tylko na Uber Diablo na Doomie, on rzuca zawsze gemy 5 stopnia. Ponadto zdarzało się, że drop z Uber Diablo się kopiował, że po prostu rzucał swój drop 2, 3, czasami nawet 4 razy, więc można się było nieraz nieźle nachapać tych gemów, jak wyleciał tylko ten prawidłowy, którego się szukało. Nadal jednak trzeba było sporo golda wydać, żeby to wszystko połączyć i osadzić w tych przedmiotach. Ale ostatecznie w pewnym momencie i tak nie miałem już co z tym goldem robić, więc to nie był jakiś wielki problem. Tak więc te dwa itemy robią za takie dopełniacze. Myślę, że nie ma lepszego unikata, który mógłby... unikalnych, że tak powiem, butów i rękawic, które mogłyby to przebić. Mogłem po prostu te dwa przedmioty dostosować do własnych potrzeb. I mogę tak naprawdę w każdej chwili zmieniać ich cechy, wyjmować sobie te kamienie i wkładać inne, więc fajna sprawa. Jeśli chodzi o rękawice, tak naprawdę właśnie jest jedna sztuka, której jeszcze nie znalazłem. Byłem w trakcie poszukiwań, ale ostatecznie na razie zrobiłem sobie przerwę. Były to Soul Calery. Rękawice, które niegdyś naprawdę były bardzo pospolite z racji tego, że Warlord kiedyś rzucał 10 przedmiotów na multiplayerze. Obecnie został wykastrowany ten jego drop, rzuca tylko jeden przedmiot, więc jego farmienie już nie ma sensu. On w każdym razie miał odpowiedni level na te rękawice, by je rzucać. I na starych postaciach, chyba jeszcze na tamtym Guardianie, tym moim pierwszym, tak było, że miałem tych rękawic naprawdę kilka sztuk. Ja już je nawet zacząłem sprzedawać, już ich nawet nie zbierałem. Tutaj niestety obecnie już te rękawice nie są takie łatwe do znalezienia, no i właśnie dlatego ich nie mam. Te rękawice dawały właśnie fajną manę. Wykradanie many, regenerację many na o wiele wyższym poziomie niż tutaj. Więc byłyby być może naprawdę dobre tutaj. Jeszcze by podniosły tą moją mobilność. Oczywiście te premie do many były za cenę obrony. Tak więc tą obronę miałbym jeszcze mniejszą tak naprawdę z tymi rękawicami. Więc i tak, nawet jakbym je znalazł, nie byłbym taki pewien, czy byłyby one dobre. Być może również byłyby tylko do swapowania, tak jak te. I używałbym ich tylko czasami, na przykład na niższych poziomach trudności, żeby tam sobie coś farmić. Ale to tylko takie moje gdybanie. Co ja tu jeszcze mam? Pas House with Gilgul. Ten pas przez dłuższy czas nie był przeze mnie planowany. Planowałem używać kilku innych sztuk, które być może na szybko jeszcze pokażę zaraz. Jednak powiem szczerze, dość późno się na ten pas natknąłem. Późno się o nim dowiedziałem.
I szczerze mówiąc, nie przewidywałem, że go znajdę, gdyż jest on dość sprytnie ukryty, jeśli chodzi o te jego poziomy występowania. Ja jednak przypadkiem, całkiem przypadkiem na niego się natknąłem, podczas któregoś rajdu. No i cóż, postanowiłem go używać, gdyż powiedzmy, że wpasował się idealnie w to, czego potrzebowałem. Miałem problemy z rezistami, wyciągałem je tylko stąd, więc te rezisty były niepełne. Ten pas mi je świetnie podbił. Ta premia dokryta do punktów życia, powiedzmy, że nie była dla mnie ważna i w zasadzie nadal nie jest. Kary za to, powiedzmy, że troszeczkę mocniej mnie zabolały, gdyż regenerację życia miałem i tak już sknoconą, tutaj jeszcze ona spada. No i ten rezist na strzały, z którym też się długo borykałem. Ostatecznie niewykluczone, że pas sześcioslotowy z sześcioma topazami jakimiś wyższolevelowymi być może byłby dla mnie jednak lepszy. Jednak z tymi topazami jeszcze nie stoję tak, jak bym chciał, dlatego ten pas na razie musi tu zostać. Cóż, co jeszcze? Ach, właśnie, tak, ring. Oczywiście Norek Lasteko, najlepszy ring w grze, moim zdaniem, dla wojowników, dla strzelców myślę również. Jest to jedyny ring, który daje fast test attack. Uznałem, że jest on po prostu obowiązkowy tutaj. Poza tym daje trochę punktów magii, więc wiadomo, przekłada się to na większą manę, która tu jest niestety no, dosyć mikra, więc jak najbardziej fajna sprawa. Dodatkowo penalt do regeneracji to bardzo solidny. Jednak bardzo solidny, ale tylko dla postaci innych niż egzekutor. Dla egzekutora powiedzmy, że ten penalt jest znośny, gdyż on ma tą regenerację życia bazową dość wysoką, więc powiedzmy, że ta kara była do zniesienia i nawet nie musiałem jej jakoś za bardzo tutaj próbować znieść. Ta maska co prawda też ma tutaj minus do regeneracji punktowy, jednak bazowo ma w procentach premię, więc koniec końców tej regeneracji nie obniża aż tak bardzo. O wiele większy cios jest z tego Noreka, ale tak jak powiedziałem, regeneracja aż tak ważna nie jest, przynajmniej tutaj. Więc dlatego właśnie uznałem, że ten ring dla egzekutora akurat moim zdaniem jest chyba najlepszy, bo najłatwiej jest tą karę zniwelować, a w zasadzie to w ogóle nie trzeba jej niwelować, tej kary do tej regeneracji, i zarazem ta magia, ta premia do magii jest o wiele cenniejsza z racji tego, że jest jej tutaj najmniej, łącznie z maną. Wszystkie odporności minus 10 to już pominę milczeniem, nie jest to jakaś potężna kara, można z tym żyć. Tak więc tak ten build wygląda tutaj, jeśli chodzi o przedmioty. Oczywiście mam kilka reliktów eteryczności, których powiem szczerze rzadko używam, jednak w razie co warto je mieć. Trochę olejów naprawczych, które w zasadzie nie są mi potrzebne, bo golda mam w brud, jednak naprawa tego topora, jak i innych części tego ekwipunku jest dość kosztowna, powiem szczerze, dlatego właśnie postanowiłem swego czasu jednak kilka tych olejów trzymać. No dobra, bo się rozgadałem, a jeszcze zostały perki do omówienia i trade. Właśnie, jakie ja tu trade wziąłem, kluczowe dla mojego buildu. Trade Sandman dawał mi właśnie premię do rezista w walce wręcz, zarówno do minimalnego, jak i maksymalnego. Ten trade dostał niewielkiego nerfa, jednak nadal uważam, że nie jest zły. Kara jest właśnie do tego autohita w walce wręcz, ale dla mnie to jest bez znaczenia, gdyż moby i tak mnie nie mogą stanować. Co oberwę, to oberwę. Nie są to duże obrażenia, ja mam bardzo dużo życia, wykradanie życia też jest. Obrażenia spore, fast test attack, tak więc tak naprawdę nie czuję się jakoś bardzo mocno tego penalta. Tak naprawdę to właściwie chyba wcale tego nie czułem. Ta premia oczywiście jest bardziej moim zdaniem przydatna. To już można na pewno odczuć. Dlatego jeżeli robimy jakąś postać pod tanka, uważam, że tym trajtem można się zainteresować. Egzekutor nie bazuje na obronie, więc tak naprawdę możemy totalnie olać autohita, bo i tak jest on tragiczny. Ta minimalna szansa na trafienie jest duża, więc czy będziemy mieli do niej karę jeszcze, czy nie, to nie ma znaczenia moim zdaniem. Tak więc moim zdaniem ten trade był niemalże idealny, gdyż można powiedzieć dawał naprawdę świetną, pożyteczną dla mnie rzecz, a nie zabierał mi tak naprawdę nic. Zabierał coś, co i tak już było sknocone i czego się tak naprawdę, czym się nie było przejmować, nie trzeba było przejmować. Kolejny trade to kamikaze.
Ten trait daje skuteczność ataku, której właśnie mi tutaj brakowało, gdyż postanowiłem wszystkie perki dać w te dające odporność, więc nie miałem już miejsca na Eagle Eye'a. Tak więc skuteczność ataku bardzo mocno byłaby sknocona, a ten trait powiedzmy, że trochę jej mi poprawił. Na 50 levelu daje oczywiście 50 punktów, z Eagle Eye'a na 10 levelu miałbym 75, tak więc nadal ten trait nie dawał mi tyle skuteczności ataku, ile bym mógł potrzebować, więc nadal z itemów musiałem to rekompensować, jednak mimo wszystko bardzo, bardzo mi się to przydało, zwłaszcza w pierwszych fazach gry, kiedy nie mogłem sobie pozwalać za bardzo na podnoszenie dexa, gdyż byłem zbyt zajęty siłą i żywotnością. Więc no, ten trait uznałem, że po prostu musiał się tu znaleźć. Nie jest on może zbyt defensywny, mogłoby się wydawać, że nie pasuje do postaci tanka, ale tak jak powiedziałem, tego rodzaju słabość no, trzeba było zniwelować, bo jakbym miał pójść full w obronę i liczyć na to, że inni będą za mnie zabijać potwory, to uwierzcie, ale coś takiego nie jest fajne. My też chcemy coś robić w tej walce, zabijać, atakować, ranić. Tak więc skuteczność ataku musi być na przyzwoitym poziomie, obrażenia również powinny, więc no cóż, po prostu ten trait uznałem za niezbędny, to była taka moja ostatnia nadzieja, powiedzmy. Kara, jaka tu jest, to oczywiście taka, że dex nie daje obrony. Tak jak powiedziałem, w tym buildzie obrona nie istnieje, kompletnie ją olewamy. Dex daje nam obronę 1 punkt za każde 5 punktów dexa, jakie rozdamy. Tutaj tego dexa i tak jest niedużo, więc w zasadzie aż tak dużo tego dexa się nie traci. To znaczy obrony. Powiedzmy, że ze 120 punktów mamy podzielić to na 5, no to wyjdzie nam powiedzmy jakieś 24, jak dobrze policzyłem, chyba tak. 24 obrony tracimy, co nie jest tak naprawdę niczym wielkim, kiedy spojrzymy chociażby tutaj na ten penalt z tego topora, więc można powiedzieć, że da się żyć. Swego czasu uważałem tą kombinację traitów za idealną. Nie wydaje mi się, żeby aż tak dużo się zmieniło od tamtej pory. Moim zdaniem nadal można to polecić, tą kombinację. Gra się naprawdę dobrze. Oczywiście też musimy mieć odpowiednie przedmioty, żeby sobie dobrze radzić taką postacią, gdyż to nie jest tak, że wyciągniemy jakieś wysokie statystyki, damy odpowiednie traity, odpowiednie perki i już postać będzie elegancko śmigać. No niestety tak nie jest. Niestety, ale potrzebne są dobre itemy, musimy dobre te resisty wyciągać, wszystkie inne cechy. Zresztą to są banały, myślę, nie muszę o tym mówić. Okej, okay, jakie perki dałem? Toughness na maksa, tu chyba nie podlega żadnej dyskusji. Po prostu to musiało się tu znaleźć. Egzekutor ma tą zaletę, że on w te defensywne perki może naprawdę bardzo głęboko zajść. Mało która postać może Toughnessa rozwinąć do 15 levelu, więc naprawdę powinno się z tego skorzystać tutaj. Takie jest moje zdanie. Oczywiście te perki od regeneracji również są głębsze, że tak powiem. Endurance również, ale to już myślę, że mówiłem nieraz. Odporności i obrona ważniejsze są od ilości życia i regeneracji tego życia, tak więc powinniśmy się jednak na nich skupiać. Tak więc Toughness 15 punktów. Dalej dałem właśnie w tego Stonewalla, żeby ten knockback wyciągnąć. Awareness, żeby widzieć pułapki. Jednak od tych pułapek nie ginęło się za często, gdyż tutaj akurat jest dużo życia. Jeżeli wyciągnęliśmy odpowiednie resisty, odpowiednie DFE, to te pułapki już nie sprawiały większych problemów. Jednak powiedzmy, że w pierwszych fazach gry jest to bardzo irytujące, dlatego warto jednak te pułapki widzieć. Czasami możemy mieć mało HP, uciekać przed kimś, przypadkiem klikniemy jakąś skrzynkę, akurat będzie z pułapką. No lepiej jednak o tym wiedzieć, przygotować się zawczasu, żeby właśnie jakoś głupio nie ginąć. Dlatego ja tego perka zawsze będę polecał. To tylko jeden punkt, nie uważam, żeby to była jakaś strata. Tym bardziej od czasu, kiedy Seeing, czyli infrawizja, nie podświetla nam już pułapek na drzwiach czy skrzynkach, że nie widzimy ich za pomocą tego czaru, widzimy tylko potwory za ścianami. Więc tym bardziej od tamtej pory wzrosło znaczenie tego perka. Dobra, Unstop, oczywiście od właśnie tego progu ogłuszania. Chciałem go jeszcze podśrubować, gdyż nie byłem pewien właśnie jak to będzie z tą stanowalnością tej postaci. Czy wystarczy podnieść tylko resisty do maksymalnego poziomu, czy jednak wciąż te obrażenia będą za duże.
tego, powiem szczerze, do tej pory nie jestem pewien, czy ten perk był potrzebny, czy nie. Ja w niego dałem te 10 punktów i na samym początku planowałem dać ten perk na maksa, gdyż tutaj te premie za każdy kolejny punkt, one są coraz większe. Na początku dostajemy chyba 2, a właśnie te ostatnie 5 poziomów dają po 3 punkty, więc no, wydaje się być to naprawdę dobrą opcją. Później, szczerze mówiąc, wahałem się nad tym, czy nie byłoby lepiej dać tych punktów skill skin, czyli właśnie podnieść ten resist na arrow, no ale niestety nie mogłem już, że tak powiem, tego cofnąć. Ostatnie 5 punktów, zamiast właśnie tutaj dawać do końca w ten perk, postanowiłem dać w coś innego. Tu oczywiście jeszcze Ironclad, oczywiście to szło w parze z toughnessem, gdyż ten perk wymagał go. Tak czy inaczej zamierzałem dać oba te perki. To, że jeden wymaga drugiego, nie miało tu znaczenia. Również bardzo głęboko, 15 punktów, mało która postać może sobie na tyle pozwolić. Ostatnie 5 punktów dawały chyba po 3, więc naprawdę, jeżeli już idziemy w tego Ironclada, to już go maksujemy do końca. I najlepiej iść w niego, jeżeli mamy właśnie dostępne jak najwięcej tych punktów. W tym przypadku 15, naprawdę super sprawa. No i właśnie, w co dałem te ostatnie 5 punktów? Ostatnie 5 punktów dałem dość nietypowo, a mianowicie w Augmented Healing. Uznałem, że obrażenia mogą tutaj czasami być za niskie. Bonusu do wykradania życia z perków nie mam. Nie mam też cechy z Drainingu. Tak więc no, to wykradanie życia może nie wystarczać. Resisty niby wysokie, niby małe obrażenia przyjmuję, jednak wiedziałem, że będę walczył w bardzo dużym tłumie i siłą rzeczy te obrażenia mogą być bardzo duże, które będę otrzymywał. Dlatego zależało mi na tym, żeby ten healing był jak najskuteczniejszy, żeby nie tracić zbyt dużo czasu na leczenie się za jego pomocą. Nie pamiętam już, czy miałem ten perk w momencie, kiedy nagrywałem ten film z farmy. Jak to tam było z tym leczeniem, ile razy musiałem się wyleczyć. Tak czy inaczej, z tym perkiem tak naprawdę healing jest na tyle potężny, że wystarczy, że się healniemy raz tym zaklęciem i odzyskujemy niemal całe życie. Co jest naprawdę fajną sprawą, oszczędzamy mnóstwo czasu. Więc no można powiedzieć, że ten healing nie tyle wraca do swojej pierwotnej formy, jakiej był przed nerfem, ale wydaje mi się, że jest on nawet mocniejszy. Każdy kolejny punkt daje więcej procent. I powiem szczerze, że ten perk wciąż jest dla mnie pewnego rodzaju zagadką. Nie jestem pewien na innych postaciach, czy warto jest zawracać sobie nim głowę, gdyż są takie buildy, które mogą się bardziej opierać na wykradaniu życia i wtedy ten perk nie będzie taki istotny, gdyż nie będziemy używać wtedy często healingu. Tutaj uznałem, że jak najbardziej ma on sens. Jest sens na tym healingu bazować właśnie dlatego, że postać jest nie do ogłuszenia. Nie można jej przerwać żadnej akcji, tak jak powiedziałem wcześniej. Tak więc nie może nam przerwać leczenia się tym czarem. A wiadomo, jak to bywało z tym healingiem. Nie zawsze można na niego liczyć w czasie walki, gdyż łatwo jest przerwać, zwłaszcza wojownikowi rzucanie tego zaklęcia, gdyż wojownik rzuca te zaklęcia po prostu bardzo wolno. Tutaj tego problemu nie ma. Bardzo długo się tutaj guzdra z rzucaniem tego leczenia, ale przynajmniej nikt ani nic nie może mu tego leczenia przerwać. Tak naprawdę jedynym potworem, który może mi przerwać akcję, który może mnie zestanować na ten moment, to jest Exploder. No ale Explodery, wiadomo, zadają takie obrażenia, że no, trudno, żeby miały kogoś nie móc ogłuszyć. Tak więc no, niestety Egzekutor nie jest tu wyjątkiem, ale powiedzmy, że te potwory spotyka się rzadko. Nie są one tak na dobrą sprawę żadnym zagrożeniem. Tak naprawdę możemy na hita przyjąć całkiem sporo takich eksplozji. Życia jest tu dużo. Jak mamy wysokie rezisty, to naprawdę te eksplodery nie są jakieś bardzo, bardzo dla nas niebezpieczne. Tu się oczywiście pojawiły jakieś nowe perki. O nich się nie wypowiem, bo weszły niedawno. W każdym razie wydaje mi się, że ten build, który tu przedstawiłem, jeśli chodzi o perki, generalnie o tutaj specyfikację tej postaci, wydaje mi się, że to jest chyba najprostsze, co może być. Niekoniecznie najłatwiejsze w realizacji, ale najprostsze, jeśli chodzi o wygląd, gdyż tutaj nie ma żadnej filozofii tak naprawdę. Idziemy tylko w czysty resist i to nam po prostu musi wystarczyć. Dobra, nagadałem się chyba z 40 minut, jak nie dłużej. Prawdę mówiąc, byłem pewien, że to wprowadzenie będzie bardzo krótkie z racji na to, że już tą postać kiedyś omawiałem. Co prawda to był wtedy build pod regenerację, jednak tak czy siak myślałem, że tutaj za dużo nie będę miał do gadania. Tak więc, no cóż, wyszło jak wyszło. Pewne informacje sam sobie teraz odświeżyłem, przypomniałem.
wam myślę również. Dlatego myślę, że mogę już przejść do gry. Jeśli chodzi o pulę lokacji, jakie odwiedzałem, to kiedy farmiłem, tak naprawdę robiłem pierwsze 12 poziomów, ale nie muszę się tak naprawdę do nich ograniczać. Pójdę sobie najpierw może na Butchera, ewentualnie jakieś bossy, jakie po drodze spotkam. Tu jest level 2, jakby co. 2% wykradania many w zupełności wystarcza. Many mam tyle, że stać mnie niemal na 2 teleporty. Jedynym problemem są potwory spalające manę. Wrażenia nie są za dobre, ale jak widzicie, postać jest bardzo solidna. Butcher mnie w ogóle nie ogłusza, nie może mnie odrzucić. Ja mogę sobie tak stać, zanim on mnie z ciacha minie naprawdę dużo czasu. Leczyć się mogę swobodnie. Więc to jest naprawdę, naprawdę fajna, fajna sprawa. Bardzo komfortowo gra mi się tą postacią. Co oczywiście nie oznacza, że ta postać jest nieśmiertelna, że nie da się jej zabić. Jak najbardziej można zginąć. Zaraz myślę, że uda mi się to pokazać. Tutaj widzę, jakaś kusza poleciała, jednak ta kusza, obawiam się, że mnie nie będzie interesować. W każdym razie nie ma to znaczenia. Tak jak powiedziałem na początku, no właśnie, tutaj można było to zobaczyć. Łucznicy są dość niebezpieczni. Jednak nie tyle zwykli łucznicy, co łucznicy, którzy mają strzały wzmocnione jakąś magią, czyli na przykład lodowe strzały albo ogniste. Takie strzały mają naprawdę ogromny damage, na który tak naprawdę nie da się skutecznie odpornić. Jak mam do czynienia na przykład z Venom klanami, albo jakimiś innymi łucznikami, Soul Hunterami na przykład w kryptach. Tego rodzaju potwory, no niestety, ale są bardzo ciężkie może chyba do zgryzienia. Egzekutor nie radzi sobie z nimi zbyt dobrze w walce. Obrażenia, jakie od nich dostaje, są na tyle duże, że tak naprawdę nie ma nawet mowy czasami, żeby się leczyć healingiem. A przynajmniej w trakcie używania tego healingu, no nie ma kiedy już atakować, bo kiedy już się wyleczę, to za chwilę muszę robić to po raz kolejny. Co jest dość upierdliwe, powiem szczerze. Dobra, myślę, że nie będę na tym poziomie biegał, bo nic tu nie ma tak naprawdę godnego uwagi. Te potwory, które tutaj są, mają zbyt niski poziom, żeby rzucić jakieś ciekawe unikaty. No już pomijam fakt, że większość z tych unikatowych przedmiotów już tutaj mam. Teraz tak naprawdę zostało mi już tylko bieganie for fun. Ale myślę, że warto będzie odwiedzić jakieś UPR. Tutaj mam Drega. Dreg również nie stanowi dla mnie problemu. Nie muszę nawet furii aktywować. Mogę nawet tutaj teleportować się w sam środek, tak na dobrą sprawę. Oczywiście on już zadaje więcej od Butchera. To jest nieporównywalnie trudniejszy przeciwnik. Po tym nerfie odporności niestety trochę więcej zadaje, ale na całe szczęście postać nadal jest nie do ogłuszenia. Nadal mogę swobodnie się leczyć. Nie używać mikstur. Mikstury są tylko w ostateczności, albo kiedy wiem, że wolę jednak oddać te kilka ciosów więcej niż się wyleczyć. Czyli oszczędzić sobie czasu na walce. Wtedy jak najbardziej mikstury nie omieszkam użyć. Tym bardziej, że z czasem w tych walkach na tych niskich poziomach te mikstury dość szybko się gromadzą, gdyż za każdego zabitego wroga, tak naprawdę za każdego zabitego bossa dostajemy 2 mikstury. Grunt to tylko je podnosić. Ja zawsze się starałem to robić, żeby ten zapas w razie czego był. I tak myślę, że zrobię też tym razem. Z tych itemów to w sumie nie mam czego brać. Coś tam wezmę symbolicznie. Tak więc tak to wygląda z uberami. Przynajmniej z pierwszymi tymi bossami, z Butcherem i Dregiem. Nie wiem, czy tutaj będzie czego szukać. Właściwie to niespecjalnie mam tutaj z kim walczyć. Są jacyś łucznicy. Oczywiście na upartego jestem w stanie załatwić każdego bossa. Zawsze jakiś tam patent się znajdzie na wyminięcie
jego ekipy. Zdarzają się oczywiście sytuacje beznadziejne, ale z reguły jakieś tam wyjście zawsze jest. Aj, przypadkiem się użył teleport. Ale to nic. Starczy dosłownie kilka machnięć. Jestem w stanie odnowić sobie całą manę. Aj, zapomniałem, że mam nie ten beam. Użyję sobie Fury. I trochę tych mixtur przy okazji. No właśnie, ci łucznicy trochę zadają. To jest właśnie spowodowane tym, że mam niską obronę. To jest jedyny powód tak naprawdę. Gdyż wszystkie inne cechy defensywne mam na poziomie, moim zdaniem, wybitnym. Tego gościa ja sobie ścianą uziemię, bo trochę się rusza. Oczywiście sam od swojej ściany też obrywam, więc żeby tak ryzykownie sobie poczyniać, trzeba mieć trochę rezista. Ale to oczywiście mam, więc nie muszę się tym przejmować. Nie wiem, na jak długo ten build będzie, że tak powiem, aktualny, gdyż sporo rzeczy się zmienia wciąż w tym modzie. Niedawno dowiedziałem się, że wychodzą jakieś synergie, jakieś perki wymagające konkretnego zestawu cech. Ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało, na ile to będzie interesujące. Zobaczymy. Dobra, tutaj walczę teraz z Butcherem. Jak widzicie, nawet Butcher nie robi na mnie wrażenia większego. Chociaż oczywiście te obrażenia już są dość spore, więc muszę często tego healingu używać. Jednak na upartego jestem w stanie stać tutaj non-stop. Ale żeby przyspieszyć trochę walkę, no to niestety musiałbym użyć tych mixtur. Tak też chyba zrobię, żeby się za długo tutaj nie cackać. Miejsce do walki oczywiście totalnie z dupy. Jakbym szanował swoje zdrowie, przedmioty, to bym przytulił się do jakiejś krawędzi mapy. A, tym razem trochę zareagowałem instynktownie, ale gram teraz trochę inną postacią, dlatego odzwyczaiłem się, powiedzmy. W każdym razie nie trudno jest wrócić do tej postaci po dłuższej przerwie od gry, gdyż jest po prostu ta postać bardzo łatwa w obsłudze. Jest, powiedzmy, prymitywna. Jednak w tym przypadku akurat w dobrym tego słowa znaczeniu. Przyjemna i łatwa w grze. Więc jak najbardziej mogę tą postać polecić. Tak myślę jeszcze, co można by było pokazać, czego nie można było zobaczyć w ostatnim filmie. Myślę, że poszedłbym może na jakieś grubsze ryby. Bo na takiej katedrze czy w katakumbach to raczej każda postać z wysokim poziomem sobie poradzi. Ale w takich kryptach czy w otchłani to już niekoniecznie. Tam tak naprawdę to zawsze jest loteria. Nawet jak mamy najlepsze przedmioty, wszystko mamy najlepsze, to i tak zawsze powinniśmy się liczyć z potworami, jakie tam spotykamy. Na ten przykład, jak miałbym teraz tam zejść i spotkałbym jakichś łuczników, szkieletów, to raczej wolałbym od razu uciekać stamtąd i nie walczyć. Już po prostu, no, to by mnie kosztowało zbyt dużo sił, zbyt dużo fatygi. Ta postać, tak jak powiedziałem, nie nadaje się za bardzo do walki z łucznikami. Zresztą, nawet jakbym chciał tutaj coś kombinować z kuszą, to nie miałbym za bardzo jak, gdyż po prostu nie udało mi się żadnej ciekawej znaleźć. W tym starym egzeku wyhaczyłem naprawdę całkiem fajną sztukę z multishotem i z wysokimi wrażeniami, ale tutaj mi się to nie udało. Swego czasu eksperymentowałem coś z kuszą sześcioslotową i z amuletem z multishotem, ale ostatecznie ten pomysł poszedł do kosza, gdyż brakowało mi skuteczności ataku. A trochę żal było mi zrzekać się obrażeń na jej rzecz. Więc cóż, na ten moment ta postać nie potrafi strzelać. Jednak
do mojej takiej codziennej gry nie było mi to potrzebne. No dobra, myślę, że wybiorę się na te krypty. Znaczy, może nie na krypty jako tako, tylko na Ober Diablo. Ewentualnie mógłbym Defilera zahaczyć. Oczywiście ze zwykłymi mobami mogę tutaj walczyć. Problemu nie widzę. Jednak tu już wolałbym trochę bardziej uważać i przytulać się do ścian. Nie ma sensu tutaj bawić się w jakiegoś pozera. Tu już powiedzmy trochę nie wypada. Jednak jak mamy do czynienia z jakimiś potworami walczącymi wręcz, nie atakującymi żadną magią, albo nie strzelającymi, to tak naprawdę można się bawić. Te potwory za wiele mi nie robią. Jednak walka z tymi potworami, jak widzicie, trochę trwa. Więc no po prostu moim zdaniem szkoda czasu. Są one po prostu bardzo wytrzymałe, a jeśli chodzi o poziom ich dropów, to nie różnią się tak naprawdę specjalnie od takiego Butchera czy innych Uberów. No cóż, ten ma niestety wyjątki. Wytrzymała sztuka się trafiła. Może ja nie będę z nim walczył. Daruję go sobie. Gdyż szkoda czasu, moim zdaniem. Pójdę sobie na Defilera. Mógłbym właściwie odpalić Seeing. No właśnie, te kakodemony też nie są... Nie należą do przyjemnych. Na szczęście one występują tylko tu w otchłani. Więc na co dzień ich na szczęście nie spotykam. Można jakoś sobie z nimi poradzić. Tam Mezis. Spróbuję nie używać mikstu. Zobaczymy, jak to pójdzie, ile to zajmie. O! Nie, w sumie się wyleczyłem. Jednak trochę za dużo mi tych obrażeń zadają. Za rzadko atakuje niestety. Może ze 3 machnięcia, ze 4. Ale warto zwrócić uwagę na to, przez ile jednostek jestem atakowany w danym momencie. Jestem niemalże otoczony, tak mi się wydaje. A jednak żadna z akcji leczenia nie chybia, że tak powiem. I pomału jakoś sobie tutaj prosperuje. Może nie wygląda to za ciekawie, jednak tak naprawdę jakoś idzie. Wolno, ale pewnie, tak bym to określił. Wydaje mi się, że Defiler jest tutaj. A nie, jednak nie. Zawsze ma obstawę z takich stingerków, dlatego myślałem, że jednak go tu znajdę, ale widzę, że nie, więc szukamy dalej. Odnośnie Soulcalerów, tych rękawic, których szukam, one dropią właśnie gdzieś tutaj, w otchłani, jednak ja wziąłem sobie tutaj za punkt honoru, by znaleźć te rękawice na Purgatorze. Wiesz, na Purgatorze w otchłani już spokojnie mogą takie itemy polecieć. Jest to dość wysoka baza, ale na Purga na jego koniec jak najbardziej wystarcza. O właśnie, to był chyba Exploder, jak się nie mylę. Wow. Dobra, użyję sobie chyba tej furii. O, tym bardziej, że mam tutaj paczkę. No właśnie, ile będę w stanie wytrzymać tych wybuchów? No cóż, tragedii nie ma. Oczywiście używanie healingu w ich obecności jest ryzykowne, gdyż tak jak mówiłem, przerywają akcje eksplozjami. No ale cóż. Przynajmniej ma się już ich z głowy, jak wybuchną. To zwyczajni samobójcy. No niestety już po furii. Defiler ma to do siebie, że spala manę. Tak więc niestety, ale używanie healingu tak średnio się sprawdza.
To jest trochę problematyczne, powiem szczerze. Na defilera za często nie chodziłem, już nie miałem po co. Więc nie jest on jakąś moją, że tak powiem, specjalnością. Jest on wrażliwy na błyskawice. Gdybym zadawał obrażenia właśnie od błyskawic, wykluczone, że byłby dla mnie o niebo łatwiejszym przeciwnikiem. No a tak niestety, muszę polegać na czystej fizycznej sile. Nie jest źle, powiedzmy, jeśli chodzi o te obrażenia. Jednak nie jest też rewelacyjnie, tak powiem. Są to obrażenia średnie. Gdyż spokojnie ludzie, myślę, że są w stanie wyciągnąć ponad 1000 obrażeń. I to nosząc o wiele... Nosząc nieco... Znaczy, może nie nosząc, używając nieco gorszej broni. Już tak jak powiedziałem, ten topór, którego ja tu używam, to skrajność. Ale niestety była... Ten topór był koniecznością. I tak naprawdę był to przedmiot, którego szukałem najdłużej ze wszystkich. Bardzo długo nie mogłem na ten topór trafić. Miałem ogromnego pecha. Ale ostatecznie cierpliwość została nagrodzona, powiedzmy, w moim przypadku. Tak myślę, czy załatwiać jeszcze tego nietopera. Myślę, że sobie go daruję. Mogę wrócić na poziom wyżej. Przy okazji jeszcze może sprawdzę te śmieci. Już pójdę z buta, bo blisko jest. Przy okazji może pokażę jeszcze te alternatywy. Chociaż nie są to przedmioty, których nie pokazywałem na ostatnim filmie. Generalnie udało mi się znaleźć tutaj trochę więcej niż na tamtym egzeku starym. Przede wszystkim lepiej stoję z kamieniami. Nie zbieram już wszystkich gemów jak leci. Zbieram już tylko niektóre. Darowałem sobie na przykład zbieranie spineli albo sodalitów, tego rodzaju rzeczy, gdyż one naprawdę były bezużyteczne. Byłyby bezużyteczne na tej postaci. Stawiłem jedynie na to, co potencjalnie może być przydatne. I myślę, że to była dobra decyzja. Poniżej tu oczywiście itemy ze slotami. Nie są one jeszcze idealne, ale o te przedmioty trudno. Trudno, żeby była maksymalna liczba dziur i żeby jednocześnie była najlepsza baza. Tu oczywiście trochę unikatów. Myślę, że już nie będę tego pokazywał. Pokażę jedynie takie bardziej interesujące sztuki. Chociażby ten pas. Ten pas był naprawdę ciekawy. Ja go znalazłem, jak zaczynałem grać na purgu i był on dla mnie całkiem niezłą pomocą. Fajna premia do żywotności, trochę skuteczności ataku, trochę regeneracji, obrażeń, resistów. Draining też fajna sprawa, a to wszystko za penalt, który tak naprawdę nie był dla mnie w zasadzie niczym srogim, czyli właśnie ta obrona. Więc to była fajna rzecz. Jeśli chodzi o rękawice, co tu jest warte uwagi? Być może to, jednak te rękawice nie są oczywiście dla tej postaci. Teraz mam tu na myśli ogólną użyteczność. Dla postaci z Grimdealem uważam, że jest to całkiem fajna opcja, żeby właśnie zbustować statystyki, kiedy mamy, kiedy chcemy używać przedmiotów, które właśnie mają spory penalt atrybutów typu Steel Shade, Seven Fadery albo Denialka. Te rękawice mogłyby być całkiem niezłe. Penalty niby są srogie, bo mamy tutaj skuteczność ataku 75, 100 obrażeń na minusie i obrona też, ale trzeba brać pod uwagę te premie 60 atrybutów. 60 atrybutów to oznacza 60 dexa, 60 dexa oznacza 60 do skuteczności ataku, a tu mamy minus 75, czyli w efekcie daje nam to karę jedynie 15 punktów. To samo z obrażeniami. Podobnie, powiedzmy, to się przelicza, tak mi się wydaje, 1:1, więc też te penalty nie wypadają wcale tak źle. A premia do statystyk jest spora, tak więc myślę, że te rękawice warto było tutaj wspomnieć. Velesary również w dwóch wersjach. Ja bardziej używałem tej. Jednak ostatecznie resist udało mi się wyciągnąć maksymalny, więc
nie potrzebowałem go więcej, a potrzebowałem z kolei więcej Arrow Damage Resistance'a. Tak więc te rękawice wyleciały na rzecz tych. Przy okazji właśnie jeszcze ta mana wcześniej wspomniana. Właśnie, zapomniałem o tych rękawicach. Te rękawice również były bardzo dobre. Bardzo tankerskie są te rękawice. Dość popularne, wydaje mi się. Wiele osób, z tego co pamiętam, o nich czasem gadało i jak najbardziej one są do użytku. Fajny resist, fajne statystyki. Kary oczywiście istnieją tutaj. Jednak 27% do wszystkich atrybutów. W przypadku egzekutora to 27% do siły, a ta siła to 250 bazowa. Więc w efekcie tak naprawdę z tymi rękawicami wyciągamy więcej obrażeń niż te rękawice nam odejmują. Mamy tutaj minus 51, jednak to nie jest tak naprawdę żaden penalt w tym przypadku, więc jedyny penalt tak naprawdę jest do kryta i do resa na błyskawice, który nie zawsze jest potrzebny, gdyż nie zawsze przecież mamy do czynienia z potworami, które atakują tymi błyskawicami. Tak więc no, te rękawice naprawdę, naprawdę robią robotę, a można je znaleźć już na purgu, więc również mogę je polecić. Butchery powiem szczerze niespecjalnie, ja bym ich raczej nie polecał. Kiedyś były lepsze, jednak dostały nerfa i no, ciężej je używać, ponadto już dają trochę mniej premii, mianowicie nie ma już fast attacku, tylko quick attack, tak więc no, to już nie to samo co kiedyś. Znajdujemy je często za późno, żeby móc już z nich korzystać, a z kolei jak znajdziemy je też za wcześnie, to ten penalt do atrybutów może się okazać zbyt srogi, więc tak naprawdę wychodzi na to, że dla tych rękawic tak naprawdę nie ma miejsca w czasie, że tak to określę. Jeśli chodzi o buty, oczywiście Seven Fadery, również bardzo fajna sztuka. Ja jednak wziąłem sobie za punkt honoru, że nie będę ich tutaj używał. Używałem ich na tym pierwszym egzekutorze, ale tutaj powiedziałem sobie koniec. Mimo, że jak najbardziej one pasują do tego buildu, tak by się mogło wydawać, jak najbardziej. Jednak ostatecznie udało mi się z innych przedmiotów powyciągać to, co trzeba. No i nie musiałem na szczęście borykać się z tą karą do statystyk, no i do tego expa również, więc powiedzmy, że jest to taki mój mały sukces, że udało mi się jakoś od tych butów uwolnić, że tak powiem. Głównie używałem chyba tych dających resisty, dopóki nie zrobiłem sobie oczywiście tych gemowych. One ostatecznie przebijają takie sztuki jak chociażby te dwie. I cóż, jeśli chodzi o bronię, najlepszy topór najdłużej używałem właśnie ten Golem Bane. Jak widzicie, dura ma on 200, naprawdę bardzo długo go używałem. Świetne, świetne obrażenia, 255 punktów. To jest bardzo dużo. Pomyśleć, że ten topór i tak jest znerfiony, gdyż oryginalnie dawał on tych obrażeń prawie 400 jeszcze przed tym nerfem obrażeń fizycznych. Ale nadal ten topór moim zdaniem niezłe żniwo zbiera na purgu. Nawet na dumie można od biedy z nim biegać. Kara oczywiście do odporności, więc no niestety, ale mamy problemy z różnymi infernami, kulami ognia i tak dalej. No ale coś za coś, przynajmniej mamy niezłe pierdyknięcie. Przeciw nieumarłym to już w ogóle, dlatego ten topór jak najbardziej jest godny polecenia. Robię obecnie berserkera i prawdę mówiąc również będę się napalał na to, by ten topór znaleźć na nim, tak więc myślę, że tutaj można o nim, można go polecić. Bardzo, bardzo długo z niego korzystałem na purgu. Phobos, również fajny topór, jednak ten minus do resa troszkę bolesny może być, zwłaszcza jeżeli znajdziemy ten topór zbyt wcześnie. Ja tego topora używałem na tej postaci, jak farmiłem, gdyż udało mi się jakoś ten penalt załatać. Powiedzmy, że nawet dawał radę. Jednak swego czasu również brakowało mi obrażeń. Ten topór zadaje mniej niż ten. Jednak ten faster attack, arcane damage, no naprawdę czasami było to naprawdę super. Była to naprawdę fajna sztuka. Doomslayera myślę, że nie będę komentował. On jest raczej słaby, jednak pamiętam, że przydał mi się on, kiedy dopiero raczkowałem na purgu i nie byłem jeszcze w stanie Butchera rozwalić na purgatorze na własną rękę. I powiedzmy, że przeciw temu Butcherowi ten topór, powiedzmy, był jak znalazł, gdyż mamy tutaj premię do obrażeń przeciw demonom, no i mamy odrzut, więc powiedzmy, że do tego jednego zadania ten topór jeszcze się, że tak powiem, nadawał. Ale tak poza tym to jednak był słaby, nie używałem go.
Tyle, że Seeker znalazłem go na Doomie, zresztą to jest jedyny z tych Battle Axów, którego nie da się znaleźć na Purgu. Moim zdaniem to typowa zabawka pod MF-a. Nie miałem okazji nim za bardzo powalczyć. Zresztą obrażenia, może te procentowe są dobre, ale punktowych nie ma, a ten procent już tak dużo nie robi, gdyż te bazowe obrażenia są niskie. Nie takie co kiedyś w każdym razie. Fajny fire damage, jednak brakowało mi trochę skuteczności ataku tutaj. Tak czy inaczej, genialna broń dla Berserkera i jego egzekutora, bo tak naprawdę nie musimy się bawić w jakieś gemowane bronie z cytrynami, żeby ten MF wyciągać, czy coś w tym stylu. Tutaj mamy naprawdę MF o wiele większy niż moglibyśmy wyciągnąć z takich przeciętnych cytrynów. No i przy okazji jeszcze fajne premie do obrażeń, więc jednak ten topór może coś tam pomagać. Dobra, bo się rozgadałem o tych toporach. Patrzę jeszcze, czy jest tu coś godnego uwagi. Myślę, że ten Death Cleaver jest również ciekawy. Jest to taka, moim zdaniem, takie rozwinięcie Golembeina. No, ja niestety nie poużywałem sobie tego topora, gdyż za późno go znalazłem. Ale również fajna sprawa. No i oczywiście ten Belphegor, którego już tutaj wspomniałem na początku, jako najlepszy topór. Używałem go na tym starym egzekutorze i tutaj również przez chwilę był rozważany, ale ostatecznie postanowiłem sobie, że pójdę w coś innego, coś czego jeszcze nigdy nie miałem, czyli właśnie w to. Niewykluczone, że na Berserkerze ostatecznie właśnie ten topór będzie moją finalną bronią, gdyż tak naprawdę no, nie ma za bardzo dla niego konkurencji. Kuszę pominę milczeniem, ringi myślę, że też. Dobra, myślę, że nie ma sensu tego wszystkiego pokazywać. Tak jak powiedziałem, wybiorę się jeszcze na Uber Diablo i myślę, że na tym skończę odcinek. Już tak gadam. Mam nadzieję, że z sensem. Norek perfekcjonizm. Będę musiał porównać później. Wezmę sobie trochę pod. Mam, jak widzicie, 20 miejsc w skrzynce i moim zdaniem to jest w pełni wystarczająca ilość stron. Więcej póki co nie było mi trzeba. A warto zwrócić uwagę, że ja należę do osób, które lubią kolekcjonować przedmioty, więc jeżeli ja twierdzę, że 20 stron wystarcza, przynajmniej dla takiej postaci jak egzekutor, no to myślę, że chyba nikt nie będzie potrzebował więcej stron. Tak naprawdę to taka przeciętna ilość, moim zdaniem, to 10 stron. To powinno chyba wystarczyć większości osób. Jeśli już mowa właśnie o powiększaniu tej skrzynki. No dobra. Albo moment jeszcze. Dobra, szybkie cięcie jeszcze zrobiłem. W terenie mogłoby być to trudniejsze. No właśnie, Soul Huntery. Naprawdę duży damage zadają. Wolę się od nich trzymać z daleka. Egzekutora tak naprawdę wydaje mi się, że nieważne pod co byśmy zrobili tego rodzaju łucznicy z płonącymi strzałami albo z jakimiś innymi. No niestety, ale chyba zawsze będą zagrożeniem dla tej postaci. Więc to nie jest wina tego konkretnego buildu, że tutaj tyle zbieram tych strzał. Wydaje mi się, że nawet jakby pójść ostro w armor, to nadal mogłoby to być za mało. Takie jest moje zdanie. Można próbować, ale moim zdaniem to nie ma większego sensu. Dobra, myślę, że zmienię nieco przedmioty, jak wejdę do Ubera. Zresztą zawsze tak robiłem. Ja już mam na swoim koncie tutaj dziesiątki razy zabitego Uber Diablo. Czy to w ekipie, czy samemu. Samemu oczywiście idzie to niebo wiele wolniej. Na moment, to jest środek czy góra? Środek jednak, dobra. Myślę, że fajnie byłoby użyć tej furii. Teraz się teleportuję. Wolę to zrobić tutaj, bo tutaj są te hiteny, one manę spalają. Więc już sobie za bardzo tą furią sobie jej nie poużywam. Zmienię sobie te rękawice, zmienię sobie ten
pierścionek ze skutecznością i z dreadpulką. I to musi mi wystarczyć. Jak widzicie, statystyki na Furii są porażające. 133 DP, 330 hita, wystarczająco. 1000 obrażeń. Nic dodać, nic ująć moim zdaniem. No tu niestety ten koleś ma Ekstrasa Tough i on mu daje 50% więcej hapsa. Dlatego gość jest taki żywotny. Normalnie miałby 20 tysięcy. Tak jak ten jego koleżka. On jest dodatkowo na ogień wrażliwy, więc od tego topora ginie o wiele szybciej. No właśnie. No i dobra. Trochę to zajmie. Sklepanie go na własną rękę. Oczywiście w walce drużynowej jest to niebo ciężej go zabić. Już potwory mnie obrywają. Ale przynajmniej jest pomoc ze strony innych graczy, którzy mogą pójść bardziej w ofensywę. Tak jak jeden mój kolega, z którym bardzo dużo dałem, któremu pomagałem właśnie na początku farmić itemy Uber Diablo, gdyż sam nie był w stanie go zabić, ale dzięki temu, że ja byłem w stanie, to tak naprawdę skupiałem jego uwagę na sobie, a on mógł użyć swojej ogromnej siły bardzo mi pomóc w jego zabijaniu. Ten mój kolega grał barbarzyńcą i poszedł w Monkey Gripa i w Grimdeal, tak więc był naprawdę kruchy. Naprawdę nawet te hiteny potrafiły go bez problemu zabić. Jednak z czasem oczywiście wyciągnął tą postać i obecnie radzi sobie świetnie. Może nie jest na tyle wytrzymały, na tyle twardy co ten egzekutor, ale na pewno zadaje większe obrażenia, więc coś za coś. Niestety, ale nie można mieć wszystkiego. Idziemy albo ostro w obronę, albo w atak. Albo pół na pół. Ale nie można mieć wszystkiego na dobrym poziomie. Dobra, 10 tysięcy zostało. Mógłbym w sumie Furii użyć, ale uważam, że to jest niepotrzebne. Jak widzicie, on mnie w ogóle nie ogłusza, nie może mnie odrzucić. Tak naprawdę on mi prawie nic nie robi. Tamtego starego egzekutora pod regenerację, no niestety, ale on nie radził sobie aż tak dobrze. Z tego co pamiętam, jego ataki wręcz ze strony Uber Diablo były dla niego niestety dość mocne. Nie był w stanie ich wytrzymywać, z tego co pamiętam. Musiałem kombinować na różne sposoby, żeby przeżyć. A tutaj... tutaj nie miałem tego problemu. A na tamtym egzekutorze pod regenerację również miałem DF na poziomie 100. Również miałem wymaksowane rezisty, a jednak ten Uber Diablo potrafił mnie ogłuszać. Z tym, że jest jeszcze jeden drobny tutaj, drobny niuans, pewna różnica, mianowicie taka, że tamten egzekutor był na poziomie hard. Teraz robię postacie wszystkie jak leci na normalu, a na hardzie wszystkie potwory zadawały większe obrażenia, o bodajże 20%, więc również to mogło zaważyć o tym, dlaczego tamten egzekutor był tak często ogłuszany przez Uber Diablo. Nie tyle dlatego, że właśnie ten resist był niższy, czy nie miałem żadnych perków w poprawienie tego progu ogłuszania, ale również te obrażenia procentowe mogły tutaj odgrywać swoją rolę, być może największą. Ale to są tylko moje domysły. Na ten moment uważam poziom hard za zbyt duży masochizm. Jak ja grałem na tym hardzie, nie był on jeszcze taki inny. Te różnice między wersją
tą normalną gry, a właśnie tą na hardzie, no... Powiedzmy, nie były one jeszcze tak duże, nie były one jeszcze aż tak wyeksponowane, więc można było wtedy jeszcze myśleć o robieniu postaci oficjalnie na tym trybie, ale na ten moment jest ten tryb, uważam, trochę przegięty. Nie gra się tam przyjemnie. Nawet postaciami wykokszonymi, że nie powiem, że nie wspomnę już o postaciach, które dopiero, wiadomo, zaczynają i raczkują. Myślę, że zbyt duży masochizm, a zwłaszcza dla wojowników. Tak więc ja bym raczej odradzał komukolwiek grę na tym trybie już. Po prostu nie daje to większej satysfakcji. Nie wiem, może na singlu ewentualnie, ale na multiplayerze moim zdaniem nie opłaca się. Nie tylko dlatego, że jest za trudno, ale też dlatego, że po prostu nikt nie gra. Praktycznie nikt nie gra na tym trybie, więc no nawet nie ma za bardzo sensu liczyć na czyjąkolwiek pomoc. Z drugiej strony myślę, że warto jeszcze wspomnieć, to już taka moja, że tak powiem, dygresja, takie moje, powiedzmy, spostrzeżenie, że te wszystkie klątwy, które potwory posiadają, te wszystkie ich te dodatki typu obniżanie obrażeń, wysysanie życia, te wszystkie dodatki tak naprawdę najbardziej szkodzą postaciom walczącym wręcz. Tak więc właśnie wojownikom, którzy i tak po tych wszystkich patchach dostali moim zdaniem mocno po tyłku, gdyż miały miejsce właśnie te nerfy na samym początku, no może nie na początku, ale minęło już trochę czasu, był właśnie ten nerf do obrażeń broni, zwłaszcza tych bodajże dwuręcznych, wynosił on 66% chyba, jednoręczne również, naprawdę potężnie się tym bronią wyrwało wtedy, te postacie walczące wręcz bardzo słabły. To teraz jeszcze doszedł ten nerf rezistów maksymalnych, plus oczywiście tego Traita Sandman. I jeszcze na koniec doszły właśnie te klątwy. I tak naprawdę no, powoduje to, że wojownikami gra się ciężej niż kiedyś. Jednak ja jako ich, powiedzmy, swego rodzaju koneser, tak naprawdę nadal mam, nadal czerpię przyjemność z gry nimi, więc to nie jest tak, że oni są jacyś niegrywalni. Ale jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości nad tym, czy grać wojownikiem, czy jakąś inną klasą, to myślę, że teraz jednak śmielej mógłbym powiedzieć, że no można by się było bardziej zastanawiać nad graniem jakimiś innymi klasami, takim magiem, czy nawet strzelcem. Klątwy mają to do siebie, że ich działanie jest tym potężniejsze, im jest się bliżej tych potworów, czyli ich źródła. No a wojownicy, wiadomo, zawsze są przy nich, tak więc na nich najbardziej to działa. Magowie aż tak na tym nie tracą. Gdy starają się trzymać na dystans, to tak naprawdę mogą czasami w ogóle nie odczuwać skutków tych klątw. W ogóle im to nie będzie przeszkadzać. Nie dość, że normalnie, nawet jak nie było tych klątw, i tak można było olewać właśnie te cechy u takich postaci dystansowych, typu właśnie armor, jakieś odporności. Tak teraz niby to miało służyć temu, by te postacie dystansowe jednak rozważyły jakieś zabezpieczenie się przed właśnie przed tymi klątwami. Jednak skoro i tak te postacie trzymają się z dala, to tak naprawdę co to zmienia? Tak naprawdę nic. Więc no, nie jestem do końca przekonany, czy ten pomysł z tymi klątwami był dobry. Niektóre z tych klątw oczywiście nie robią jakiejś większej różnicy, ale są też takie, które są no naprawdę bardzo, bardzo bolesne. Najgorszą z klątw myślę, że jest obniżanie odporności, które mają na przykład żniwiarze, czyli reapery. Ta klątwa tak naprawdę powoduje, że nie można już z tymi potworami walczyć, będąc osaczonym. Jest to tak naprawdę niemalże awykonalne. Więc trzeba tak kombinować, żeby zwalczać je w miarę możliwości pojedynczo. Nawet jak stoi się w rogu mapy i walczy z trzema naraz, to nawet to może nie wystarczać, gdyż te moby, które stoją za tą trójką, która nas atakuje, czyli na tych następnych polach, co są za nimi, również ich obniżanie tych odporności działa, tyle że w mniejszym stopniu. Jednak nadal trzeba pamiętać, że te klątwy tak jakby się kumulują, że działa
klątwa od każdego z potworów, który jest w naszym zasięgu, i to powoduje, że w skrajnych sytuacjach może tak być, że zjadą nam te rezisty do zera, nawet jak mamy maksymalne, a zapewnianie sobie jakichś nadmiarowych tych rezistów, no nie ma większego sensu. Jest to poza tym bardzo trudne, bo potrzeba wielu innych cech. A i tak ciężko jest to wszystko razem ze sobą tutaj zgrać, żeby wszystko wyciągnąć i żeby niczego nie brakowało. No ale to myślę, że jest oczywiste. Już nieraz się z tym borykałem. Myślę, że nawet udało mi się to pokazać. No nic. Co mogę powiedzieć na koniec? Mogę w zasadzie polecić tą postać, jak i cały ten build. Egzekutor jest to chyba moja ulubiona postać. Mimo, że może niekoniecznie jest najlepsza na start, gdyż widziałem, że ludzie często dają inne rekomendacje. Ten konkretny build jednak wydaje mi się jest dość konkretny, dość solidny. Zwalnia nas, powiedzmy, trochę z myślenia, bo tak naprawdę jedyne, o co się troszczymy, to tylko te rezisty i DFE. Tak naprawdę nic więcej nas nie obchodzi. Ewentualnie mana, ale to, powiedzmy, nie jest jakieś nie wiadomo jak ważne, zwłaszcza na początku. Bardzo przyjemnie mi się tą postacią gra. Będę do niej na pewno jeszcze często wracał, grał z kolegami. I cóż, tak jak powiedziałem, następna postać, jaką robię, to Berserker. Ktoś mógłby powiedzieć, że jest ona bardzo podobna do tej postaci. Jednak tego Berserkera robię z Grimdealem, więc jest to pierwszy wojownik, jakiego robię właśnie z Grimdealem. Jak to tam z nim jest, to oczywiście powiem w innym filmie. Jednak mogę powiedzieć, że ten Berserker to ostatecznie, finalnie może wyjść jak, powiedzmy, na totalne, zupełne przeciwieństwo tej postaci. Już ta postać jest typowo pod tanka, a tego Berserkera staram się robić nieco bardziej pod atak. Wszystko tam jest w miarę możliwości ofensywne. Jednak wybranie Grimdeala, no, siłą rzeczy musi wiązać się z tym, że jednak o tą defensywę również trzeba będzie zadbać. Gdyż co mi po super ataku, skoro nie będę miał w ogóle obrony i nie będę mógł tego ataku przez to wykorzystać. To jest o wiele gorsze niż sytuacja odwrotna, kiedy mamy dużo obrony, a mniej ataku. Wtedy coś tam sobie skrobiemy tych wrogów, no ale w ogóle mamy taką możliwość. Dzięki wysokiej obronie, a jak jest na odwrót, no to właściwie z tego ataku nic nam nie ma. Nic nie przychodzi nam. Giniemy tylko co chwilę, dużo tracimy, no i wiadomo, że to potrafi mocno działać na nerwy. Tak to niestety jest. No dobra. To by było na tyle. Film pewnie wyszedł ponad godzinę, ale nie dbam o to. Jakbym jakimś dziwnym cudem o czymś zapomniał, dodam to w opisie pod filmem. A na razie żegnam się i do następnego razu. Cześć.